Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i dzięki uprzejmości Darii mamy teraz pierwszą okazję przetestować hydrę. Jak tym się lata? Kurde, powiem wam, że jest ciężko. Jakoś tak dziwnie, a jednocześnie ciekawie. No zobaczcie, jakim samolotem może latać w ten sposób, jak helikopterem? No żadnym, właśnie o to chodzi, na napady czekają. Dzięki Daria za możliwość przetestowania. Co prawda za pierwszym razem się nie udało, bo lądowanie troszeczkę Darii nie wyszło, no ale teraz dzięki uprzejmości możemy się pobawić. Kurczę, jakoś tu się zmieniało tryby latania na pewno, a poza tym moment, jakie to ma bronie? Ma jakieś w ogóle? No musi mieć chyba, nie? No przecież to za zabawa bez broni. Kurde, to średnio, tak szczerze, ten samolot, jeżeli nie można strzelać. Chyba, że teraz mogę? Nie. Strzałka w prawo. Ej, moment. O shit, dobra, coś tam lutuje. Strzałka w prawo. To przytrzymałem. I. A zmiana sposobu latania. No dobra, ale w dalszym ciągu nie mam jeszcze jednej rzeczy, na której mi teraz zależy. Czyli jakichś rakiet, może minigana, coś w ten deseń. Czemu tego nie ma? Ale faktycznie, kurczę, Daria, czytasz mi w myślach, serio? Aha, zmiana trybu latania. Nie, ale serio, wypadałoby gdzieś... O kurde, dobra, nie zostać zestrzelony tutaj. Bo napad trzeba pociągnąć, kurczę, no ludzie czekają. Byli w przygotowaniach, teraz pewnie gdzieś kręcą po mieście. No, wyznaczmy sobie waypoint, Del Perro. Tam, dobra. Postaram się wylądować, ale nie gwarantuję. A to jest tamten budynek, tak? No dobra, zobaczmy, jak to się spisuje. No, odważny manewr, bardzo odważny. O, shit, czyżby nie zbyt odważny? A kółka to gdzie, Piechol? O. Dobra, i spoko. No i patrzcie, jak piek... No! No jak samobójstwo? Jak to samobójstwo? Nie, tak serio, jak to samobójstwo? Przecież ja normalnie pięknie wylądowałem, co prawda na środku drogi, no ale... No bez przesady, przecież to nie była moja wina. No dobra, to skoro tak... To dobra, widzę, że pchają mnie wręcz do rozpoczęcia napadu. Więc czemu ja mogę ulec? Proszę bardzo, tylko wejdziemy od strony garażu. Ja bym się czegoś bał. Nie, no dobra, ale tak. Jeszcze zmaksymalizujmy sobie ekran od Elgato. Żeby na pewno wiedział, czy wszystko dobrze się nagrywa. Bo wiecie, jak to z moim drewnianym laptopem bywa. No, już może wnętrze tego garażu zamiast kraty tylko wejściowej. No. Na. Dzięki. Nie, i teraz tak, do windy. No tutaj Oracle niech sobie stoi, kiedyś się pewnie przyda. Dobra, ale mam nadzieję, że teraz po prostu będę mógł podejść do tablicy i będę mógł wybrać drugą część przygotowań. No i Daria jeszcze jest, więc... O, będzie ekipa. Teraz znowu pewnie będą problemy z dobraniem dwóch osób. No ale już takie uroki nagrywania o 1:30, no bo już jest 1:30, troszeczkę godzina się zmieniła. O całą godzinę. No to okej, część druga, autobus. Do tego napadu jeszcze potrzebujemy autobusu, później jeszcze potrzebujemy czegoś jeszcze. Co tam jest na trzecim miejscu, tak się ładnie ekran rozmył, że nic nie widzę. No dobra, pojedźmy na normalnym, kupmy kamizelkę, nie mam tyle kasy. Aha. No dobra. Trudno, kurde, jedziemy z tym koksem. Ale może tak, z ostatniego napadu wszyscy. Z bieżącej sesji wszyscy zaproszeni. Daria, mam nadzieję, że już właśnie akceptuje. Dokładnie. Tak, wszyscy znajomi, wszyscy członkowie ekipy. Dobra. Ej, wow, co jest, Daria? Co się stało? A, czemu zniknęłaś? No bez ciebie to się nie uda. No teraz jak już jesteś, no to bez ciebie grać? Słabo, naprawdę słabo. Więc tak, wybierzmy jeszcze raz spośród członków. A, już dołączyłaś po prostu. Dobra, o. Blacki też dołącza. No i pozostanie problem trzeciej, ostatniej osoby. A to właściwie czwartej. Przecież my jesteśmy zgraną ekipą. To nie jest tak, że ja i trzech innych gości.
A to właściwie dwóch innych gości i pewnie jedna gościuwa. No, ale nie wiadomo. Są cztery indywidualności, ale na równym poziomie. Dlatego podział za sam napad chcę zrobić po 25% dla każdego. Ja wiem, że mam jakieś zaproszenia, ale nie. Ja to sam coś hostuję. No cholera, znowu jedna osoba będzie problemem, no ale poprzednio też tak było i jakoś się udało. Może THQH albo AMR840, a może Erika89. No serio, powysyłam indywidualnie, bo niby czemu nie, to może tylko pomóc. No ale teraz już nie ociągajmy się serio za dużo tego lobby w ostatnim odcinku z GTA Online. Będziemy ucinać po prostu, ciąć, jak nożyczkami. Żeby zachować płynność materiałów, dobra, ARN dołącza. Dobra, coś wydaje mi się, że możemy wystartować. A w ogóle Daria, gratuluję bardzo wysokiej rangi, 201. To jak już dwa RPG możesz znosić chyba. Na lewym barku jeden, na drugim barku drugi. No i to by była dopiero wymieć. A w ogóle czemu nie ma samochodów z zamontowanym RPG na dachu na przykład? Czemu nie można strzelać RPG z samochodu? Kurwa, na trudny mogłeś wziąć, nie na łatwy. Co, what? Kurwa. Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Kurwa. Co? Kurwa. Mało pieniędzy będzie. Kurde, nie wiem kto do mnie mówi, ale ktoś do mnie mówi. No dobra, możemy spróbować... Trudny... No nie no, teraz kurczę, nie mogę przerwać tej akcji, sorry. Wybaczcie. Ale no dobra, skoro drużyna wyraziła chęć trudnego poziomu trudności, no to proszę bardzo, od następnego razu już tak będzie, tylko zobaczymy jak będziemy się potykać. Prawie wszyscy ubrali się tak samo, jeden się tylko wyłamał. I ale rury, ja bym wiedział, że to są rurki, to bym nie brał tego stroju. Dobra, nagroda za bossa wpadła. Nie wiem czy zasłużenie. Dobra, Daria z przodu, nie, pozwól, że pojadę swoim. Dawaj, ciśnij. A, dobra, wiesz co, jedna wsiądę do ciebie. Trzeba być koleżeński, towarzyski. Kurde, no przeskakuj na drugą stronę, z lamą, no ej. Dobra. Ukradnij więzienny autobus, tutaj w zadaniach nic się nie zmieniło. Nie mam władzy nad radiem w tym samochodzie, no nie. Że zobaczmy, jak tam słoweczka w twoim uchu. No i przynajmniej teraz, jeżeli coś powiesz, to będę widział ruch twoich ust. To jest w sumie dobry pomysł z tym autobusem, żeby przemalować szkolny. No dobrze, dobrze, już kit. No, chodzi tylko o pieniądze. To właściwie sama natura tej pracy nie jest istotna, tylko pula na sam koniec. No takie jest życie przestępcy niestety, no nie można być aż tak bardzo wybrednym. Jeżeli chce się oczywiście pozostać w interesie i mieć z tego pieniądze. Można być uczciwym bandytą, ale wtedy jest się uczciwym biednym bandytą, bo uczciwy bandyta nie kradnie, nie zabija, nie wymusza, nic nie robi. No jest po prostu uczciwy. No więc bieda u tego bandyty, ale nie, spokojnie, moment. Czy to przed nami to nie jest przypadkiem ziomek z ekipy? Nie. A poza tym dużo nie zobaczyłem z tej perspektywy. Wróćmy do normalnej kamery jednak. Ale serio, co z tym radiem, Daria? Nie jesteś fanką muzyki, albo nie jesteś fanem, no kurczę, no jest pewna różnica między ksywą a wyglądem. No, jak ja bym sobie wpisał Krystyna na przykład. I ja to super lamą po mieście. No dobra, ukradnij więzienny autobus, to nie będzie zadanie trudne. Ale maskę, kurczę, czemu ja jej wcześniej nie włożyłem. Dobra, wampiryczny gang Nosferatu. Zajmuje się odbijaniem więźniów, ale właściwie autobusu. Okej, widzę, że jest, skryty. Okej, czym by to ładnie, łatwo, fajnie zrobić? Kawką? Bo tylko kierowca się liczy przecież, prawda? No na pewno nie pepancem, dobra, zrób to tak. No nie, czemu tak, czemu już tu? No dobra, kit, chyba ja go zabiłem. Dobra, pozwól, że ja wsiądę. Za stery, a z tej strony, dobra, to będzie szybszy.
Ale okej, ciśnij, ciśnij, jedź! Uciekaj! Bo teraz tak, zgub policję jest najlepszą opcją oczywiście. Komuś to się ładnie odbiło. Na zdrowie, cholera. Mówisz taki offroad? No byłoby dobrze, gdyby nie ten helikopter. Dobra, może go ściągnijmy, albo przynajmniej przestraszmy. Dobra, trzeba go zestrzelić. No ekipa naziemna. Co jest grane? No, czy chcesz to zrobić w ten sposób, że ja wysiądę i go zestrzelę? O cholera, jeden żumar. No to pięknie. No ale nie strzelę tak wysoko niestety, więc dobra, abandon ship. Czemu miniganem? No bo w sumie czemu nie? Dobra. Tym razem pozwól ja się pobawię troszeczkę w kierowcę. No, inaczej, większa interaktywność z mojej strony, a nie tylko siedzenie na tyłku i słuchanie, co się dzieje. Dobra, run from the cops. Ucieknij policji, mam nadzieję, że nie wpadnę pod pociąg. Ale zazwyczaj w okolicach torów można ich łatwo zgubić, ale tu jest chyba policyjny. Co, nie zauważy mnie? Nikogo tam nie ma? Ej, nieźle, dobra. To się poszczęściło troszeczkę teraz. Tylko pytanie, gdzie my to będziemy musieli później odwieźć? Bo jeżeli gdzieś bardzo, bardzo daleko, no to ja mógłbym się już kierować w tamtym kierunku. Jakbym wiedział gdzie. Dobra, może odbijmy. No właśnie, bo tam już się pojawili, no co za świnie, nie? O kurde, no nie. No jeżeli nie uda mi się go przewrócić z powrotem. Na kółka to przerąbane, no na szczęście. Dobra, gdzie? Gdzie chcecie? A, no sorry, cała drużyna musi zgubić pościg. No dobra. To chwileczkę sobie poczekamy, tylko tym razem już sorry, ale włączę radio. Co, Black Eyed Peas, tak? A niech sobie leci. Nie, taka prawda, kurczę, że trzeba będzie troszeczkę poczekać pewnie. Zanim oni się ogarną. No to jest granie z randomami, no ale no inaczej, jestem dobrej myśli, oni pewno starają się. Czemu strzelasz? Nie strzelaj, po co? No i właśnie, i kurde, no nie wierzę, nie? No dobrze, zatrzymam, jak ucieknę. I umarł znowu, i misja, i po ptokach, i dzięki, Blacky. No to jeszcze raz. Dobra, liczę na bardzo przychylne nam checkpointy. Bo jeżeli tak nie będzie... Będzie w topa. Dobra, żeby każdy mnie chciał wystartować. A mam właśnie, widzę jedną gadającą osobę. Czyżby ARN mówił, że mam ustawić trudny? A nie normalny? Słyszałem tam łatwy, ale dobra, no skoro jedynym trudniejszym od normalnego jest trudny, no to wtedy normalny jest łatwy. Albo normalny. Zależy, jak dobrym jesteś graczem. Kurde, ale byłbym wielce wdzięczny, abyś oddalił jednak twarz od mikrofonu. Bo to było zbyt głośne. Dobra, Blacky, tym razem proszę cię, nie skop tego. Serio. Taka moja gorąca prośba. Wiesz co, pozwólcie, że wezmę swój samochód tym razem. Rozdzielmy się na różne ekipy. Małe poszczególne jednostki. Poza tym lubię mieć władzę nad radiem. No jak tam Zentorno? Szybsze, szybsze, zdecydowanie szybsze. Czyli tak jak zrobiliśmy to poprzednim razem, po prostu zastrzelić kierowcę. Wow, wow, wow. Nie, przy okazji też, co mi się jeszcze podoba w tym pojeździe, oprócz tego, że jest opancerzony i ładnie wygląda, no model jazdy. Naprawdę jeździ mi się nieźle nim. Uła, Unfall. Oj, sorry, 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 to nie miało tak wyglądać. Nie chciałem cię zepchnąć, tak jakby. No kurde, ale tak nie możemy się sobie nawzajem wpieprzać pod koła Daria. Okej, okay, rozumiem, że... Aha, tego nie przybiję. Rozumiem, że kierowca już niestety, ale został poalarmowany. I poinformowany. Więc dobra, Daria, jedź, a ja zajmę się resztą. No,
Dawaj, oj, co jest? No uciekaj, Daria, uciekaj! Run! Ja będę jechał za wami, ja będę jechał za wami, jedźcie! No kurde. Dobra, pojechali. No to teraz mogę ja się przebijać nawet. O kurde, no nie. No i ten helikopter trzeba im ściągnąć. Mam nadzieję, że to nie była eksplozja naszego busa. Dobra, mamy rakiety, mamy. No kurde! No nie! Po prostu no nie, no nie wierzę. Przez głupi kurde billboard. Dobra. Jeho, jesteś przywódcą tej ekipy, musisz się postarać teraz. Musisz nadrobić. Dobra, ktoś to zrobił za ciebie. Świetnie. Komuś wyznaczyłem dobrą rolę. Najwidoczniej. Dobra, dobra, się zajmę policjantami. Postaram się ich ściągnąć. Dobra, pięknie. Przepchnięci, zepchnięci. Teraz ja już zacznę uciekać, ty też możesz. Czy ci się nie uda tam na dole? No przecież ciśniesz dobrze. Dobra, teraz tak, czy jesteś pojazdem tutaj, czy pieszo? A, sorry. Chyba ściągnąłem na siebie policjantów przypadkiem zupełnie, bo jeszcze mnie ścigają. Dobra. Ucieknijmy. No raczej nie zginę. Nie w opancerzonym samochodzie. No i chyba tutaj starczy, prawda? A nie, bo tam jedzie z drugiej strony. Oj, nie. No nie, no nie, 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 nie. Dobra. Tu już lepiej. No, gwiazdeczki migają już dosyć intensywnie, zaraz powinny zniknąć. To czemu jestem znowu bez radia? Wo, no kurde, no nie. To akurat tego nie chciałem zrobić, bo oni tutaj właśnie są na dole. Wsteczny, kurde, jedyna szansa. No. Jest, udało się, nie wierzę. I na wsteczny. Jak dobrze, jak dobrze. Jeszcze oni muszą zgubić gliny. Dobra, oby ich nie zginą. Mamy w zapasie jeszcze jedno życie. Więc naprawdę, to nie powinno być trudne. Ale moment, czy to jest radiowóz? Nie, nie chciałbym w niego uderzyć teraz. Ale dobrze wiedzieć, że ścigali mnie jednak. Dosyć nieudolnie, ale jednak ścigali. Zawsze to podbudowuje moją opinię policjanta tutaj w Los Santos. Nie, serio, kto jeszcze ich gubi? Daria? Nie, Daria stoi w miejscu. I z Darią jest Blacky chyba. No to oni muszą, kurczę, niestety. Tylko uciekać przed policjantami. Dobra, no to jedziemy do nich. Trzeba ten pogląd sytuacji mieć lepszy. Rozeznanie. Piękny kickflip. Nieźle. Choć w sumie... Nie, to bardziej heelflip był. Bo ja jeszcze z lewą nogą do przodu. Z przodu. Więc w tą stronę obrót akurat dla mnie to był osobiście heel flip. Ale serio, co, w tunelu czekasz? Jeszcze cię ścigają? Oj, coś tam stłukłem, słyszeli się do szkoły. Co się stało? No nie mówcie, że pociąg. No co, kto was jeszcze ściga? Tego ARN-a ewentualnie muszą. No dobra, ciśniemy z autobusem, będziemy ubezpieczać. A to może być ciężko. Dobra, czekaj, pozwól, że ci pomogę. Jak tylko mogę. O cholera. O nie, ja też się zahaczyłem? No nie, bez przesady. Nie, ale serio, może tak pomogę? Co, jeszcze ich nie zgubiliśmy? Naprawdę, to już cała ekipa się kręci. I nie widzę żadnych policjantów w pobliżu, więc no co jest grane? Nie, naprawdę, jestem zniesmaczony tą sytuacją. To już powinno mieć miejsce. Dobra, jest. Ciśniemy. Co, że tak się zepchnę? Ale kurde. Wtedy będzie szybciej. Tu się nie rozbij. Nie, więzienny autobus ma być moim celem, tylko... Też nie Amination, a zresztą dobra, samo jeszcze wyznaczyło żółtą linią na mapie.
ale mógłbym go ubezpieczać. Nie ukrywam, więc zaraz to zrobimy, trzeba tylko do niego łączyć. Dobra, skończę robić piruety, to zaraz u was będę, chłopaki. Uwielbiam, gdzie trzymają więźniowie rzeczy, kontrabandę. I jakieś wyrzutnie rakiet w dupie, no nie, no nie. Taki off-road autobusem więźziennym. No, w sumie sam jestem prowodyrem, bo ja was zepchnąłem. Ale to jest w dalszym ciągu troszeczkę niebezpieczne. On się zepsuje albo gdzieś zaklinuje. No właśnie, albo będziecie takie rzeczy robić. Może być tutaj nieciekawie zaraz. Ja jestem opancerzony, ja się nie boję nawet kolizji z pociągiem. Bo wiem, że mnie tylko przepchnie. No ale taki autobus, no o niego trzeba się bać, jest bardzo ważny. No chyba nic się nie przydarzy już. Niefortunnego, prawda? No tylko ja strąciłem płotek. Ale co, nareszcie? Czyżby miało się udać? Oj, sorry, już miejsce robię. A tutaj! Aha, to dzięki, że mnie tak zakleszczyłeś, kurde Daria. Co zakleszczyłaś? Ktoś mi robi podkład muzyczny w odcinku. Przez headset od PlayStation. No nieźle. Dobra, przygotowanie do napadu skończone, kochani. Na którym miejscu? Ja na srebrze. O dziwo. Czyli Arnie pewnie miał problemy z policją. Ja, dobra. Niestety już z żalem w sercu, z przykrością to muszę zrobić, ale muszę skończyć w tym momencie ten materiał. Bo jeżeli chcę dociągnąć to całą akcję, ten napad do końca, to muszę go w racjonalny sposób podzielić. Więc po każdym przygotowaniu tak będzie wychodziło na to. Bo czasu mało, a loadingi są bardzo długie. A poza tym mi się kroi jeszcze w długi majowy weekend wyjazd do Niemiec, więc przez jakiś czas mnie nie będzie na kanale, no ale materiały muszą być. Dobra, to rozumiem, wszystko się udało. Dzięki wam za ten napad, też za te przygotowania do napadu oczywiście. A w tym miejscu, kochani, żegnam się z wami, widzami. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej! Z eksplozją. Nieźle. W dobrym stylu. Taki amerykański, sensacyjny styl. Pozdro, cześć, hej!